Za mną znajduje się portret Ksawerego Krasickiego, którego zwykło się określać, że był on ostatnim obrońcą zamku Sanockiego. I tu zwykle rodzą się pytania. Przed kim lub przed czym ten zamek Sanocki był broniony? Kiedy ta obrona miała miejsce? I w końcu, kim był Ksawery Krasicki? A myślę, że warto troszkę przybliżyć tą postać, ponieważ był on człowiekiem niezwykle interesującym. Pochodził ze znanego rodu Krasickich, którzy od XVIII wieku osiedli w Dubiecku, w ziemi przemyskiej. Jego ojciec był pułkownikiem wojskowym, uczestnikiem Konfederacji Barskiej i Ksawery od najmłodszych lat wychowywał się w tej atmosferze patriotyzmu. Ja przypomnę, on przyszedł na świat w okresie, kiedy Polska już straciła swoją pełną niepodległość, bo było to tuż po pierwszym rozbiorze i wychowując się w rodzinnym domu nasiąkał tą atmosferą patriotyzmu, nasiąkał tą atmosferą tradycji szlacheckiej, tradycji polskiej i to wychowanie miało wpływ na późniejsze jego losy. Ja tylko tutaj dodam, że jego stryjem był wszystkim znany Ignacy Krasicki, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, ale przede wszystkim znany z szerokim rzeszą jako bajkopisarz. To właśnie ten Ignacy Krasicki, biskup warmiński w owym czasie, rezydował na swoim dworze w Lidzbarku Warmińskim i tam na zamku w Lidzbarku Ksawery Krasicki spędzał często swoje lata młodzieńcze. Tam właśnie zrodziła się jego pasja do polowań, ponieważ jego stryj urządzał duże i huczne polowania, w których młody Ksawery brał udział. I tam dojrzewał w nim taki duch i dojrzewała w nim decyzja, aby wstąpić, poświęcić się służbie wojskowej. Zawsze nawet taki wypadek, że bez wiedzy ojca i stryja postanowił uciec do Francji i tam zaciągnąć się do Gwardii Królewskiej. Jednak ten zamiar został przez stryja udaremniony i Krasicki został na powrót sprowadzony już z Gdańska do Lidzbarku Warmińskiego. Jednak to właśnie stryj nakłonił ojca ojca Ksawerego, żeby pozwolił mu jednak spełnić swoje marzenia o służbie wojskowej i już po osiągnięciu pełnoletności Ksawery Krasicki stawał się powoli żołnierzem. Jak już powiedziałem, był to okres bardzo tragiczny dla Rzeczypospolitej. Spadły na nas trzy rozbiory, w wyniku których Polska utraciła swoją niepodległość, a Ksawery Krasicki brał czynny udział w walce o jej odzyskanie. Już ta pierwsza wojna z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja pokazała, że Ksawery wyrósł na naprawdę odważnego i dzielnego żołnierza, bo to właśnie w tej wojnie odznaczył się w dwóch bitwach pod Zieleńcami, pod Dubienką i za bohaterstwo tam pokazane został odznaczony orderem Virtuti Militari. I ten order jest uwidoczniony właśnie na tym portrecie, który za mną jest widoczny. Jest to order jeszcze w tej pierwotnej wersji. W kształcie na portrecie jest okrągły, jednak w oryginale ten order był owalny. Nie było to jedyne odznaczenie Ksawerego Krasickiego, bo już wkrótce po wojnie w obronie Konstytucji
3 maja wybuchło powstanie przeciwko Rosji i Prusom. Rozpoczęła się insurekcja kościuszkowska i również w tej wojnie Ksawery Krasicki brał czynny udział. Szczególnie wyróżnił się w bitwie pod Szczekocinami i został przez naczelnika Tadeusza Kościuszkę odznaczony specjalnym złotym pierścieniem z napisem Ojczyzna obrońcy swemu, bo ten pierścień zastępował Order Virtuti Militari, który został unieważniony i zniesiony przez postanowieniem Targowiczan. Po wojnie, po trzecim rozbiorze Polski, Ksawery Krasicki wycofał się z życia publicznego, osiadł w swoim majątku w Bachuszcu w ziemi przemyskiej. Jednak zainteresowanym śledził to, co dzieje się w Polsce, której wtedy, przypomnę, nie było, jak i w Europie. A wtedy swoje triumfy święcił cesarz Francuzów Napoleon i właśnie z nim wielu Polaków wiązało nadzieję na odzyskanie niepodległej Polski. Tak się jednak nie stało, jednak to dzięki cesarzowi powstało Księstwo Warszawskie, które było namiastką niepodległego państwa polskiego. Oczywiście było zupełnie zależne od Francji, dlatego też Ksawery Krasicki do pewnego momentu nie angażował się po stronie Napoleona, jednak latem 1809 roku, gdy wojska Księstwa Warszawskiego weszły na teren zaboru austriackiego, na teren Galicji, Krasicki jako były żołnierz został komendantem wojskowym Przemyśla i stamtąd z Przemyśla na czele polskiego wojska wkroczył do Sanoka. Przypomnę, że w tym czasie Sanok był już miastem garnizonowym. Tu stacjonowali żołnierze austriaccy, oczywiście zaborcy. Jednak na wieść o tym, że wojska Księstwa Warszawskiego wkraczają do miasta, ten garnizon austriacki wycofał się z miasta, a sam Krasicki ogłosił odezwę do mieszkańców, ogłosił w niej przejmowanie władzy od zaborców austriackich i wprowadzenie nowych porządków. Jednak to nie trwało długo, bo Austriacy wkrótce wkroczyli do miasta. Obrońcy, ci, którzy wkroczyli wraz z Krasickim do Sanoka, wycofali się na wzgórze zamkowe, bo ja przypomnę, że wzgórze zamkowe było takim punktem strategicznym z natury obronnym. Z jednej strony było otoczone rzeką San i Potokiem Płowieckim, od miasta oddzielała je głęboka fosa. Jednak zamek był w tym czasie obiektem zrujnowanym. No, nie tylko zamek, bo na tym wzgórzu znajdowały się również inne zabudowania. No i to wzgórze nie miało już mocnych obwarowań, jak podają zapiski, było otoczone spróchniałym parkanem z desek. Jednak tu Krasicki postanowił się bronić wraz ze swoimi żołnierzami. No, ale w pewnym momencie widać było, że Austriacy mogą zdobyć to wzgórze. W związku z tym Krasicki obmyślił pewien fortel. Nagle otworzyła się brama zamkowa i około 40 jeźdźców, czyli wszyscy, którzy podlegali rozkazom Krasickiego, przedarło się przez pierścień austriackiego otoczenia. Natomiast na zamku pozostał sam Krasicki i
sprawiał wrażenie, że tych obrońców oprócz niego jest jeszcze wielu, ponieważ biegał po całym wzgórzu, w budynku, wydawał rozkazy, strzelał. Faktycznie oblegający myśleli, że mają do czynienia jeszcze z broniącą się liczną załogą. Jednak po pewnym czasie udało im się wedrzeć na dziedziniec zamkowy i ze zdumieniem zobaczyli, że na dziedzińcu jest tylko jeden Ksawery Krasicki, który na widok nieprzyjaciół zjechał ścieżką konną do podnóża wzgórza zamkowego, a jak wiemy, wtedy wzgórze zamkowe było oblane wodami Sanu. To był czerwiec, więc San był wtedy wezbrany, głęboki, nurt był dość przerażający. Żołnierze austriacy stanęli nawet na skraju wzgórza i obserwowali, czy Krasickiemu uda się przypłynąć San. Krasickiemu udało się przeprawić przez wzburzony San. Połączył się nawet ze swoimi żołnierzami w okolicach Leska i w dalszym ciągu zadawał straty wojskom austriackim. Po tym wydarzeniu Krasicki wrócił do Bachurza, jednak nie na długo, ponieważ wkrótce przeprowadził się do Leska, bo tu Lesko było posiadłością jego żony i zaczął gospodarować na zamku leskim. Wkrótce ten zamek, który w tym czasie był w nie najlepszym stanie, znacznie podniósł zarówno pod względem budowlanym, jak i gospodarczym. Tam na zamku przyjmował okolicznych właścicieli ziemskich, gdzie słynne były na całą okolicę polowania organizowane przez Krasickiego, ponieważ był z zamiłowania myśliwym i za zwierzyną, jak podaje tradycja, myśliwi zapędzali się nawet pod Sandomierz. No i Krasicki snuł swoje opowieści, szczególnie o tej ostatniej obronie Sanockiego zamku, ale że był człowiekiem znanym ze swojej fantazji, więc w tych opowieściach z czasem trudno było odróżnić to, co jest prawdą, od tego, co jest fantazją Krasickiego. Zmarł w Lesku w 1844 roku. Ten portret jest właśnie pamiątką po Ksawerym Krasickim. Nie jest to jedyna pamiątka po nim, ponieważ ten jego czyn, czyli ostatnia obrona Zamku Sanockiego w 1809 roku, został upamiętniony pamiątkową tablicą, która została wmurowana przez Sanoczan w setną rocznicę tego wydarzenia w czerwcu 1909 roku. Trzecim obiektem związanym z Ksawerem Krasickim i z ostatnią obroną Sanockiego zamku jest kapliczka stojąca na placu świętego Jana. Kapliczka, która kryje w swoim wnętrzu właśnie figurę świętego Jana Nepomucena. I tą kapliczkę miał ufundować Ksawery Krasicki jako podziękowanie za uratowanie życia. A jak wiemy, święty Jan Nepomucen jest stawiany przy rzekach, przy przeprawach wodnych i być może dlatego właśnie Ksawery Krasicki ufundował kapliczkę tego, a nie innego świętego. Dziękuję za uwagę i na koniec pozostaje mi zaprosić wszystkich, gdy będą już ku temu odpowiednie warunki, do odwiedzenia naszego zamku, gdzie można obejrzeć ten portret Ksawerego Krasickiego, o którym mówiłem. Można zajrzeć do naszej zbrojowni, gdzie eksponujemy pistolety i broń białą,
które być może były używane podczas wydarzeń w roku 1809, a także przekonać się na własne oczy, jaką odwagą musiał wykazać się Ksawery Krasicki, zjeżdżając z zamkowego wzgórza wezbrane nurty Sanu.